od świadectwa przymierzam, a Zosia przez ten czas widziałam. Też nie pora teraz na plotki jałowe, odpiewać banderczerstwo szlachetne. Czemu brody, cudne błękitne oczy, łachmany lub eleganckie szaty. Oto przez sad czerski kroczy, bagrit godzin najwyższej chwały. Rozsądny na luzie wspaniale obszyty, syn nie do ojca podobny. O zacny to krzewinne i grono, najwspanialej turcerstwo zaowocowało. Ciut młodszy, o wydatnym brzuchu, słyszeliście zapewne o wściekłym Wojtusiu. Od lat prowadzi leśnie bractwo szalone, dobrze zrobione, śmiechu pełne. Ma syna, brata i cudowną żonę, i wreszcie szerzy wyższą kulturę. Ludziom zaufanie i zawsze uczciwy, śmieje się z siebie, inny pobłażliwy. Jeszcze młodszy Radosław z Jeziornej, ojciec dwóch synów, mąż Anny Nadolnej. Po latach 20 darzeje afektem, jakby był młodym, zakochanym otrokiem. Wierny, cudliwy, uczciwy, honorowy, polegam na nim jak na zawiszy. Przykrywa jedynie z pancernymi burzami, mocno od niego uboższymi latami. Na ziemi gostyńskiej znajdziesz Igora, co odtwarza wielkiego Bartosza Wezenborga. Młodzień jestem w polu, staje pięknie, ni miecza, ni czarownicy się nie ulęknie. Czarny byk w złotym polu szarżuje i każdy mur wrogów przebije, jeśli ktoś cierpi, z pomocą bierze i dzieci dawnych czasów uczy. To zaledwie początek długiego korowodu, bo nie znam każdego z ruchu po imieniu. Jeśli spotka więcej zacnych rycerzy, każdy z nich na wers zasłuży. Dziękuję.